Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego odebrała dziś profesor Hanna Koćka-Kręc z Poznańskiego Uniwersytetu. Laureatka nagrody jest naszym gościem przy telefonie. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początek niech będzie wolno złożyć serdeczne gratulacje. Jak pani profesor się czuje w tak zacnym gronie laureatów tej nagrody, jak profesor Labuda, Strzelczyk, Jasiński, zresztą długo by wymieniać. No, czuję się szczególnie wyróżniona, zwłaszcza, że Ostrów Lednicki mi jest szczególnie bliski ze względu na długotrwałe związki z tym miejscem, jeszcze poprzedzone tym, że mój ojciec sprawował kuratelę nad badaniami na Ostrowie Lednickim w latach 50. ubiegłego już stulecia. Mhm. Nagroda jest, pani profesor, honorowa, przyznawana raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Z których swoich prac pani profesor jest najbardziej dumna, że tak powiem? No, niewątpliwie najbardziej dumna jestem z badań na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. To rzecz, która przekroczyła wszelkie moje wyobrażenia, prawda, efekty tych badań od momentu ich podjęcia. Nie spodziewałam się, że będę miała do czynienia aż z takim znakomitym, prawda, tutaj zjawiskiem, jakie było właśnie zbudowanie kaplicy i Pałacu Książęcego o niespotykanych do tej pory rozmiarach i sposobie dekoracji. Także niewątpliwie te badania sobie cenię najbardziej, ale równie przepraszam, pies w domu. No, samo życie, samo życie. Równym sentymentem darzę też badania w Górze koło Promna, gdzie taki zespół osadniczy badaliśmy. To jest takie miejsce, gdzie można było prześledzić rozwój od osady poprzez grudę gwarowny, aż po taką siedzibę możnego, który budował swoje latyfundium na tym terenie. Także te dwa miejsca są mi szczególnie bliskie. Panie profesor, to w końcu jest już wśród naukowców rozstrzygnięcie co do tego chrztu Polski? Przy tej okazji naszej rozmowy zapytam, czy nie? Jak pani profesor nie się ma, opowiada? Nie ma i nie będzie, czy właśnie? No właśnie. No, rzecz polega na tym, że tutaj rozstrzygające zdanie jednak byłoby to, w którym byśmy znaleźli jakiś argument w postaci źródła pisanego. Bo to, że my identyfikujemy jakieś miejsce jako basen chrzcielny, no niestety nie rozstrzyga jeszcze tej kwestii, prawda, gdzie ten chrzest Mieszka I się odbył. I co więcej, to jest nie tylko tutaj dyskusja, który z grodów wielkopolskich zastąpił tego zaszczytu, ale też są głosy historyków, którzy wręcz twierdzą, że Mieszko w ogóle się nie ochrzcił na polskich ziemiach, tylko poza swoją domeną, gdzieś na terenie Rzeszy Niemieckiej, bo tak bywało rzeczywiście, że władcy skandynawscy dostępowali chrztu właśnie na terenie Cesarstwa Niemieckiego, ale jak mówię, to w przypadku tamtych władców jest dowód w postaci wzmianki w źródłach, a tutaj nie mamy nic kompletnie. Więc możemy jedynie dywagować i możemy jedynie, powiedzmy, posiłkować się takimi pośrednimi informacjami, jakim jest obecność kaplic pałacowych i ich datowanie. Z takiego materiału wychodząc, z takich podstaw źródłowych wychodząc, można byłoby nieśmiało stwierdzić, że chyba jednak Poznań. Dlatego, że kaplica pałacowa poznańska jest w świetle naszych dotychczasowych badań najstarszym obiektem chrześcijańskim na ziemiach piastowskich. Więc tak by wyglądało. Pani profesor, mamy niewiele czasu już do wiadomości, ale jeszcze jeden temat. Wielcy ludzie, którzy zazwyczaj u schyłku swojej kariery odbierają różnego rodzaju nagrody czy wyróżnienia, zazwyczaj żartują, że chyba zbliża się czas zejścia ze sceny. Tymczasem przykład właśnie pani profesor moim zdaniem całkowicie temu przeczy, bo prowadzi pani wciąż kolejne bardzo ważne projekty naukowe. W największym skrócie, czego one dotyczą obecnie? One dotyczą w tej chwili badań nad pochodzeniem dynastii piastowskiej i prawda, na odpowiedzi na pytanie o, powiedzmy, kwestie
poziomu życia mieszkańców Wielkopolski. I właściwie to głównie koncentrujemy się na badaniach genetycznych na podstawie materiału archeologicznego pochodzącego przede wszystkim z cmentarzysk, właśnie nad tą kwestią. Czy Piastowie są swoi, czy obcy? To bardzo w skrócie ujmując. Interesuje nas też kwestia wyłaniania się elit. Jak to państwo było budowane? W jaki sposób ta dynastia sobie prawda, zapewniała wsparcie ludzi, którzy prawda, zapewniali ciągłość i trwałość ich władzy? Czy znowu byli to najemnicy, czy to są prawda, ludzie, którzy w otoczeniu Piastów no, wzrastali w powagę, w siłę, w znaczenie i wspierali jednym słowem ten piastowski ród. To są ogromnie ciekawe badania. One mają wymiar archeologiczny, historyczny i antropologiczny. No i oczywiście genetyczny. I te wszystkie nitki, jak się zbierzemy, że tak powiem, łącznie, to być może uzyskamy w miarę wiarygodną odpowiedź. Na wcześniejsze pytanie. Czy Piastowie nasi, czy obcy? Piastowie nasi, czy obcy? Ja myślę zawsze, że to nie jest tak bardzo ważne, czy oni przyszli, czy nie przyszli. Ważne jest, że byli dobrymi włodarzami naszej ziemi. Ale to już na kolejną rozmowę, na którą już teraz z panią profesor się umawiam i proszę zarezerwować czas, jak tylko będzie te wszystkie nitki będą zadane razem. Z wielką przyjemnością. Uprzejmie dziękuję za rozmowę. Laureatka Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. Profesor Hanna Koćka-Kręc była gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań. Dziękuję pani profesor. Dziękuję również, dziękuję. Kłaniam się nisko, dobrego popołudnia.